Cześć, mam na imię Mikołaj, znajdujemy się w Bunker Studio. Dzisiaj pokażę Wam monitory studyjne Adam T5V oraz subwoofer Adam T10S, o którym pogadamy trochę później. Na początek spójrzmy na to, jak zbudowane są monitory Adam T5V. To, co od razu rzuca się w oczy, to wstęgowy twitter, czyli głośnik wysokotonowy. Zbudowany w tej technologii bardzo dobrze przenosi górne częstotliwości. Y oczywiście mamy też klasyczny woofer. Y o rozmiarze 5 cali, tak jak wskazuje sama nazwa głośnika, T5V. Seria T to jest seria, która zastąpiła do niedawna istniejącą serię F. Monitory z serii T to propozycja dla osób dysponujących mniejszym budżetem, ale wciąż niosąca za sobą doskonałą jakość dźwięku. Adam T5V to monitory typu Bass Reflex z portem Bass Reflex umieszczonym z tyłu obudowy. Oczywiście, znajdują się tutaj też przełączniki, umożliwiające nam wpływanie na częstotliwości generowane przez nasze monitory. Górny przełącznik high frequency pozwala dodać lub odjąć 2 dB z górnego pasma. Dolny przełącznik low frequency pozwala zrobić to samo z dolnymi częstotliwościami. Może to się okazać przydatne w momencie, kiedy monitory stoją za blisko ściany i bas refleks. Wzmacnia bas, odbijając go od ściany. Wtedy możemy sobie przełącznikiem dolnym, low frequency, odjąć trochę tego basu, żeby monitory brzmiały nam lepiej. Bądź jeżeli stoją one daleko od ściany i basu nam brakuje, możemy go sobie dodać. Oczywiście, ustawienie tych przełączników w dużej mierze zależy od preferencji słuchacza. Poniżej znajduje się pokrętło gain, pozwalające określić czułość wejść, oraz dwa rodzaje wejścia: XLR, 4 dBu. Mm, oraz złącze Cinch, konsumenckie, tzw. kompozit. Monitory wyposażone są we wzmacniacz pracujący w klasie D, a ich moc wynosi aż 70 W. Pasmo przenoszenia to 45 Hz w dole do aż 25 kHz w górze, co zawdzięczamy temu wstęgowemu Twitterowi. Dlaczego to jest ważne? Otóż Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że powyżej powiedzmy 20 kHz człowiek nie słyszy już dźwięku, natomiast powyżej tych częstotliwości odtwarzane są ważne częstotliwości harmoniczne, które wpływają na odtworzenie brzmienia różnych instrumentów. Więc jest nam to potrzebne do tego, żeby dźwięk w paśmie słyszalnym był lepiej odwzorowany. Mimo, że mamy do czynienia z budżetową wersją monitorów, producent nie oszczędza na elementach, o czym świadczy fakt, że Twittery produkowane są w Niemczech. Pora na subwoofer. Jak widzicie, ma on bardzo dużą obudowę, co pozwala na bardzo dobre przenoszenie niskich częstotliwości, ponieważ w środku tej obudowy tak naprawdę wiele się nie znajduje mamy tylko wzmacniacz i duży głośnik. Spójrzmy teraz na tylny panel urządzenia. Mamy tutaj wejścia i wyjścia. Tak jak w przypadku monitorów, do wyboru są dwie opcje: profesjonalna XLR oraz konsumencka RCA. Do wejść oznaczonych jako IN podłączamy się z naszej karty dźwiękowej, do wyjść podłączamy monitory. Z tyłu znajdują się również przełączniki pozwalające ustawić parametry odsłuchu. Między innymi crossover, który mówi nam od jakiej częstotliwości działają monitory, a jakimi częstotliwościami zajmuje się subwoofer. W tym wypadku mamy opcję 80 Hz, 120 Hz oraz Bypass. W przypadku małych monitorów, takich jak Adamy T5V, warto ustawić ten parametr przy 120 Hz, co pozwala odciążyć je z części wykonywanej pracy. Obok znajduje się przełącznik Face, który pozwala ustawić fazę sygnału. Jest to ważne, ponieważ sabufer znajduje się w różnej odległości od głośników i zgodność fazy wpływa na czytelność basu. Pokrętło Level pozwala ustawić głośność sabufera, natomiast na samym dole znajduje się jeszcze gniazdo Foot Switch. Umożliwiające podłączenie przełącznika nożnego, który z kolei umożliwia włączanie bądź wyłączanie sabufera z miejsca naszego odsłuchu. Zestaw składający się z monitorów Adam T5V oraz sabufera T10S to niedrogi sposób na osiągnięcie bardzo szerokiego pasma przenoszenia, bo aż od 28 Hz do 25 kHz.